dobry. Ja nazywam się Magda Żuk, jestem instruktorem Indigo z Wrocławia. Dzisiaj troszeczkę będzie już jesiennie, pokażę Wam wzór panterkę. Troszeczkę zwierzęco, troszeczkę już w takich jesiennych klimatach. Zaczynajmy. Zaczynamy zdobienie ze zwierzęcym motywem, panterką. Zrobimy to na nowym kolorze Lola Gondola z jesiennej kolekcji Natalii Siwiec. Paznokcia malujemy standardowo, tak żeby było ładne krycie, zazwyczaj dwoma warstwami. Nakładamy biały kolor od strony wolnego brzegu naszego paznokcia. I wcześniej wyciętą gąbeczką robimy taki a la baby boomer. W prawo, w lewo, góra, dół. To jest pierwsza warstwa naszego białego koloru. Tutaj zaraz farfocelka sobie zdejmę i utwardzamy. Jeżeli intensywność białego koloru jest wystarczająca, już możecie na tym etapie się zatrzymać, natomiast jeżeli chcecie, żeby ta końcóweczka była jeszcze bardziej biała, a ja bym tak akurat chciała, to jeszcze na samą końcóweczkę dokładam sobie troszeczkę białego koloru, czyli sugaru. Pamiętajcie, żeby tego koloru było bardzo mało. Ja tak naprawdę wcieram go w paznokcia, nie nakładam go dużo, jeżeli będzie go więcej, stworzą Wam się bąbelki. Intuicyjnie jeszcze raz to samo, co robiłam gąbeczką i utwardzam. Produktem Glass w kolorze Tabu malujemy takie ciapki na całym paznokciu. Będą to takie miejsca pod nasze cętki. Utwardzamy. Teraz produktem Black Poison z linii Arte Brillante będę wykańczać te nasze cętki takimi plamkami czarnymi. Zrobię to sondą. W ten sposób. Wygląda to w ten sposób, taka cętka, że czarnym kolorem, tak jakbyście próbowali naokoło zrobić kółeczko, ale to kółeczko nigdy nie może być zamknięte i też składa się z kolejno obok siebie położonych ciapek. Więc jedna, druga, trzecia. Te czarne plamki, najważniejsze, żeby były nieregularne. Jak już mamy pomalowane wszystkie cętki, to teraz takie pojedyncze gdzieniegdzie plamki pomiędzy też musimy wrzucić, żeby to bardzo spójnie wyglądało. Pewnie zauważyliście tendencję, że tutaj jest troszeczkę gęściej naszych zdobień, a tutaj jest coraz mniej. I taki właśnie efekt chciałam uzyskać. Utwardzamy. Mam tutaj top zmieszany z syrenką i gdzieniegdzie odrobinkę dodaję na zdobienie. Gotowe. Utwardzamy. Nasze zdobienie nabłyszczamy dry topem. I utwardzamy. I zdobienie mamy gotowe.
Mam nadzieję, że mój dzisiejszy vlog Wam się podobał. Czekam na Wasze prace zainspirowane moim filmem. Pamiętajcie, że możecie to robić w różnych kombinacjach kolorystycznych. Ogranicza Was tylko wyobraźnia. Buziaki, pa!